Cześć i czołem. Ostatnio spotkaliśmy się z Tubertini na targach w Poznaniu. Teraz jesteśmy we Władysławowie na pokazie firmy Tubertini zorganizowanej dla kadry narodowej. No, myśmy też przyjechali. Jak wiecie, Tubertini też jest naszym sponsorem. Zaczynamy! Koło mnie Robert, przedstawiciel Sport Fishing, firmy, która obsługuje Tubertini na Polskę. Dobrze mówię? Dobrze. Powiedz nam, pokaż nam o tak kije, które są w tym roku, no te debeściarskie dla surfcastingowców, które Tubertini wystawia. No wiem, że wszystkie są nowe. Wszystkie są nowe, tak. Powiedz Michał do nas bliżej. No zaczynamy, może zacznijmy od tej dolnej półki, tego dolnego pułapu. No to dolna półka to jest w granicach około 600 zł. Są to kije. Czekaj, przejdę może tu. O ciężarze wyrzutu około od 200 do 250 gram. Mhm. Mamy też z droższych kijów takich bardziej profesjonalnych, kij z trzema wymiennymi szczytówkami. Który to jest? Pokaż. Action. I on ma taką jeszcze tutaj bardzo fajne to mocowanie, nie? Tak, tak, takie tak. Pokażmy może do kamery. Aha. Ona jest, ma coś takiego też podobnego. Super sprawa. Trochę jak piach wejdzie, no to trochę gorzej, ale ogólnie spoko. Tak. Słuchaj, jaki ciężar wyrzutowy tego kija? Ten ciężar wyrzutowy kija jest do 150 gram, a kij posiada trzy wymienne szczytówki. Aha, czyli dopasujemy go do flądry naszej, tak, i do, tak, w sumie do każdej rybki. W sumie do warunków, jakie panują na łowisku. Aczkolwiek 150 gram to trochę mało, nie? Tak myślę, wiesz, jakby to tak siłowo zarzucić gdzieś daleko, potrzebujemy coś, to ten się nie nadaje. To trzeba użyć innego kija. Mm-hmm. No to mamy wtedy kij, na przykład taką tutaj Onyrię 160 gram, który już się do tego nadaje, a jeśli chcemy ciężej, no to mamy 200 gram z tego samego kijka i to jest dolny przedział cenowy. Mamy też kije dla bardziej już zaawansowanych wędkarzy. Metal Surf. Mm-hmm. Też do 200 gram, Metal Top do 200 gram, no i górną półkę Espasion też mamy tutaj do 200 gram, kij, który już jest naprawdę dla zaawansowanych wędkarzy, którzy już wiedzą, czego oczekują. Mhm. Dobra, słuchaj, te kije, tak jak mówisz, no to pełne spektrum gramatur, tak, można powiedzieć. Które kije mają te wymienne szczytówki? Tylko ten pierwszy, który nam pokazywałeś? Tak, ten pierwszy, tak, tak. To jest kij do używania pod zawody, bardzo profesjonalny, gdzie już używają go wędkarze, którzy już są na jakimś wyższym poziomie zaawansowania. Mm-hmm. Michał, podejdź tutaj, pokaż, no tutaj, bo tu się sekcja łączy, tak? W tym tak, miejscu. Tu się łączy sekcja, ale tu jest taki patent zapobiegający przekręcaniu się elementów, tak. No.
W ogóle, tak jak wiesz, tak na niego patrzę, to on się wydaje, jakby był zrobiony z jakiegoś dosłownie PCV, czegoś takiego, wiesz, bo ta struktura, jestem przyzwyczajony, wiesz, do jakichś tam włókien dziwnych, węglowych i to wszystko jest pokazane na wierzchu. Tak. A ten jest taki, wiesz, bardzo estetyczny, bym powiedział. No bo jest bardzo... Estetyczny. To wiesz. Jest bardzo ładny kij, bardzo ładnie wykonany. No, też nie jest to kij z dolnej półki cenowej. I bardzo leciutki. I bardzo leciutki. Aha. Nie no, kijaszek przepiękny i mówisz, są trzy wymienne szczytówki. Tak. Czyli w tym momencie faktycznie każdą rybę obsłużymy. No o ile ona powiedzmy nie będzie 150 metrów od brzegu. Nie no, 150 te... metrów nie, od brzegu nie no będzie, właśnie. Bo tego kija tyle nie wyrzucimy. No, no to mi właśnie no. chodzi. O to mi chodzi. Jakieś 80 metrów, 100 metrów w tych granicach, nie? Czyli takie na Władysławo chyba najlepiej, bo ta ryba tutaj jest dosyć blisko, wiesz. Przy dobrych warunkach. No nawet nie dobrych warunkach, wiesz, bo to u nas ta ryba jest na 50-80 metrach, więc myślę tutaj zasięg tego kija jest idealny. Tak. I w tym momencie no, jest leciutki, no i też ten blank jest dosyć taki mały, więc no, tutaj przy wyrzucie wiesz, on jest, lepiej się go po prostu trzyma. Dobra, a z tych kij, co tutaj masz, który nadaje się do tego, żeby daleko rzucić? Dla ludzi, którzy mają powiedzmy siłę, no bo w tym momencie mówimy o siłowym rzucie. Nie musi być to wcale kij drogi, ale jest to kij bardzo mocny, on są do 250 gram i z tego kija naprawdę można rzucić, myślę, dość przyzwoity dystans. Dobra, półka cenowa, ile mniej więcej? Około 600 zł. Przyzwoita cena. No, ale to mówisz, to jest 600 zł, a tak dla porównania ten, co mi się tak bardzo podoba, to ile? Który? No ten cieniutki, o którym wcześniej rozmawialiśmy. 800, około 800 zł, coś tam ponad. Czyli też niewiele. Nie, nie. No myślałem, że z 1200, 1300 powiesz. Nie, no. Tutaj mamy dwa kije, ten w przedziale około 1200. I ten jest jeszcze. To jest ta półka. I mamy jeden kij travelowy składany z 7 elementów, przeznaczony do podróży. I on też jest w takim przedziale cenowym około tam 1300 zł. Mamy tutaj kij z górnej półki za około 2,5 tysiąca zł. Ale to już jest kij naprawdę wysokiej klasy, stworzony z wysokich jakości materiałów, spełniający wszystkie wymagania i oczekiwania. No, stylistycznej. Ale też trzeba powiedzieć jedno, że można sobie kupić kij za dwa koła, nie? I człowiek może nie umieć go naładować, nie? Przy wyrzucie. Bo też tak bywa. Myślę, że taki tego nie kupi. No to też. Bo musi mieć, wiesz, trochę oleju też w głowie, żeby umieć posługiwać się takim kijem, bo wiesz, spotkałem paru ludzi, którzy na plaży mieli kupę kasy wrzucone, po prostu byli kasiaści, no to sobie... Chcieli mieć. I od razu, wiesz, z grubej rury na pierwszy kij, że wybrali coś tam i się strasznie z tym kijem męczyli. Parę razy pokazałem, jak to mniej więcej zrobić, bo tu chodziło o dalekie wrzuty, wiesz? Aha. I było perfidnie widać, że no, machają nim jak kijem od szczotki, a to trzeba jednak, wiesz, mieć precyzyjnie umieć naładować, no, nie? Oczywiście chodzi o to, żeby mieć technikę. No, troszeczkę chociaż. Troszeczkę. Dobra, kije mamy mniej więcej umówione. Przejdziemy zaraz do, myślę, do kołowrotków i do tego wszystkiego, co tam mamy, a tam chłopacy z Władek.pl oglądają. Przed chwilką oglądaliśmy przepiękne kije surfcastingowe. Tutaj mamy dużo kołowrotków, ale zacznijmy od tych typowo surfcastingowych, bo też sporo masz ich. No ja tutaj odłożyłem 4 sztuki takie na bok. Od kołowrotków, które są praktycznie na każdą kieszeń, jest to koszt około 350 zł, 500 parę złotych i tutaj dwa kołowrotki około 800 zł. To zależy od poziomu zaawansowania i wędkarza i od tego, jak często używa sprzętu, nie? A ten jest bardzo piękny, rzuca się w oczy. Cena, wiesz, niedużo, bo około 500 zł, więc super. To jest kołowrotek odchudzony. Tak. Jak widzisz, tutaj są... Zgadza się. Jest wybrany materiał. Jest to kołowrotek bardzo mocny, lekki korpus, bardzo wytrzymały. Może nadawać się do łowienia też z łodzi, jak i do surfcastingu. No i masz szpulę stożkową jeszcze, nie? Tak, bo musi się nadawać do tego, żeby rzucać, nie? Natomiast ma tylko jedną szpulę w komplecie. No to wiesz, to się da jakoś przeżyć. No właśnie. Ten to już droższy chyba, coś, 700 zł mniej więcej. No i cięższy, nie? Czyli to już jest masywniejsze wykonanie chyba. Tak, to jest już bardzo wysokiej klasy materiał, który już wytrzymuje wszystkie obciążenia, jakie tam napotykamy. Żywotność jest bardzo duża. Kołowrotek ten ma dwie szpule, jedną metalową, drugą z polikarbonu do dalekich rzutów o innym kształcie. Tutaj mamy jeszcze Maxima, który też posiada dwie szpule. Nie różni się zbyt wiele od Halleya.
natomiast posiada dwie metalowe szpule, jedną głębszą, drugą płytszą. Aha, czyli możemy na przykład sobie jedną zrobić do rzutów dalekich, drugą tutaj ale do bliskich. Tutaj Michał wystarczy naprawdę i to nie tylko na początek, bo są opinie ludzi, którzy używają tego kowrotka 3-4 lata. Kowrotek około 350 zł, tak średnio mówię, a naprawdę kultura pracy i wykonanie i żywotność, jakość. Naprawdę stosunek jakości co do ceny bardzo dobry. No pewnie. Dobra, ale tam masz taki kowrotek, no jakieś Ferrari chyba, co? Ferrari. Możemy do niego nawiązać to. To znaczy tak, to jest kilka kołowrotków, których można by użyć do połowusumów. To jest, to jeśli chodzi o kołowrotki tego typu, to nie tylko do połowusumów, bo tutaj można łowić na to tuńczyki, rekiny i tym podobne dużej wielkości ryby. Jest to kołowrotek, który ma dwa biegi, czyli ma dwa przełożenia, jedno wolniejsze, drugie szybsze. 5,2 do 1 i 2,9 do 1, 60 cm na wolniejszym nawój, a 125 na szybszym. Ale dwa wielkie łożyska w szpuli, gdzie wytrzymuje bardzo duże obciążenia. Tutaj... Ale to chyba, słuchaj, na te nasze biedne Morze Bałtyckie to nie, średnio, absolutnie nie. No... Ale jeśli ktoś potrzebuje takiego kołowrotka pod sumy, gdzieś wyjeżdża... Nie, no ale fajnie, że macie... Jak najbardziej. Że można było zobaczyć. Jeśli już jesteśmy w temacie sumów, to możemy pokazać jeszcze taki API Power XL. Kołowrotek, który też jest do, nie wiem, może do trollingu na łososie albo do czegoś takiego, też by się tutaj mógł sprawdzić. A właśnie, słuchaj, jak to ze słoną wodą tutaj wychodzi? To jest, firma Tubertini produkuje sprzęt z przeznaczeniem na Morze Śródziemne, gdzie zasolenie jest kilkanaście razy większe niż wody Bałtyku, także no, to nie ma problemu. Tutaj nie ma problemu. Jeszcze z takiego ciekawego, mocnego kołowrotka, tutaj mamy coś takiego, koncept 5000L. No też ma te wycięcia, tak. Też odchudzone. Tutaj zamiast hamulca jakiegoś karbonowego są użyte stalowe podkładki, jest ich 6. Nie ma tutaj możliwości, żeby tutaj się coś stało. Bardzo mocny kołowrotek. Ale można pokazać jeszcze bardzo ciekawą opcję kołowrotka, który z powodzeniem spełni wymagania przy dorszowaniu na kutrze. No, od tego zaczynałem. Kiedyś miałem taki kołowrotek podobny bardzo, może wcześniejszy, wiesz, nawet model i muszę powiedzieć, że no bez problemu. Wiesz, nawet ktoś mi zarzucił kiedyś, że holowałem dorsza tym kołowrotkiem, kręcąc nim tylko, bo bez pompowania. Bardzo duża moc, jak najbardziej. Tutaj się zgadza. Materiały użyte do produkcji tego kołowrotka są takimi samymi materiałami, jak użyte do tego bardzo mocnego kołowrotka. Takie za same ponad 2000, powiedzmy. Za ponad 2000. No. Dobra, a teraz powiedz nam jeszcze typowy kołowrotek taki, wiesz, do spinningu. No, wchodzimy w woderach do wody, za trocią na przykład, czy za beloną. Tutaj mamy cztery kołowrotki. Ja bym polecał Virala. Tu mam akurat w rozmiarze 6000, ale to 6000 to jest takie troszkę moim zdaniem naciągane. Płytka maczowa szpula, do plecionki idealne. Nie jest ciężki. Bardzo fajnie tutaj mi się wydaje, że powinien się sprawdzić. Ja zwróciłem, wiesz, uwagę na tego. Zobera, tak. No, bo taki w moim guście troszeczkę jest. Tak. Nie, żebym lubił żółty kolor, wiecie, ale no tutaj mamy jakieś tam karbonowe stawki. I bardzo fajnie, wiesz, wygląda. Pokręciłem im trochę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać i też bardzo fajnie, weź może złap, pokręć. Tak, no 4000 to taki średni kołowrotek tutaj na to, co potrzebujesz. Wydaje mi się, że tak samo jak najbardziej. Fajny Tubertini akurat ma od Ryobi taki patent składanej rączki. Tak to wygląda. Bardzo fajna sprawa. Szybko, jesteśmy, nie trzeba odkręcać tak. Nic. No. Jakość wykonania, naprawdę bardzo fajnie. No macie tego sprzętu, słuchaj, dużo. Te pudełka, to się wszystkim podobają. Powiedz tak, bo wy sprzedajecie osobno pudełka i osobno te kółeczka, nie? Tak, tak. Kółeczka to jest osobno. Są takie, gdzie są czy takierowki, są jeszcze z rowkami pojedynczymi, ale akurat się skończyły. I tu jest taki organizer, żeby po prostu sobie to powkładać, ładnie zamknąć i mamy załatwioną sprawę, nie? No właśnie, ale to sprzedajecie osobno te kółka z tego względu, że każdy może sobie dopasować je do swoich potrzeb. Czy chce z trzema tymi grodziami, tak. czy tak, z jedną, dokładnie, nie? Dokładnie. Też widziałem, że są też mniejsze, nie? Też są różne rozmiary. Tak. Czyli można sobie dostosować, naprawdę w jednym pudełku można mieć tego dużo. Dokładnie. Bardzo fajny patent. Ile tu się mieści tego?
2, o jest tutaj sporo, no 2, 4, 6, 8, 10, 11 razy 4 to jest 44, to zapas jest nie, na wakacje. No i to długie wakacje. I wylądowaliśmy na bruku. Na bruku. Żeście nas wyrzucili. Bardzo nisko. Mamy tutaj troszeczkę waszych toreb. Tą jedną, największą, no to mogliście zobaczyć w prezencie od sponsora w pierwszym odcinku. Bardzo fajna torba. Darek ją wygrał, mimo tego, że chciał nam wcześniej uciec z pucharu. Co masz jeszcze, powiedz, bo tamto mam umówione, więc coś już o niej wiemy. No jest też taki organizer na przykład na przypony, coś takiego. Mhm. Także tutaj też można sobie narobić zestawów i każdy zestaw osobno włożyć do tego, też jest... Tak, no właśnie widziałem wędkarze, że mają takie kółeczka zwinięte. Tak. Jak ktoś nie chce w tych piankowych kółkach trzymać, no to faktycznie no tutaj ma no, taką możliwość, że zasuwamy coś innego. No. I mamy coś takiego. Mamy jeszcze taki pojemniczek na przykład na kołowrotek. Z przegrodami, mniej więcej tak jak tutaj w tej torbie są takie przegrody, które można użyć. Tu są też różne takie kombinacje, gdzie można sobie to ustawić, że tu szpula, tu kołowrotek czy coś takiego, nie? To już dowolnie tak jak nam pasuje. Tutaj mamy też taką torbę, ta mi się podobała, wiecie, bo nawet by mi się do kamery przydała. Ta tutaj jest... Tak, no właśnie. Bo faktycznie możemy, wiecie, jeszcze mieliście taką, myśmy mieli od was też na rzutówce taką dosyć dużą torbę, pustą w środku. Taką, tak. Taką chyba na ciuchy, bardziej na coś takiego, nie? Tak, to jest taka, no w sumie na ciuchy, nie na ciuchy, duża torba, gdzie potrzebujemy zabrać na plażę coś więcej, nie? Tak. No tutaj mamy taką, powiedzmy, no taką jak tamta, tylko że mniejszą. Tak, taką podręczną. Tak, dwa, nie wiem, można też to użyć na spinning, nie wiem, jak tam ktoś sobie też coś bierze, nie? No bardzo fajny ma, może tak, pokażmy tutaj to, o to do trzymania. Wiadomo, że to się tutaj omyk robi, tak. Super sprawa. Aczkolwiek chyba taką największą rzeczą, na którą tutaj wszyscy zwracają uwagę... Aha. Pokażmy coś takiego na pikery. O, ty popatrz i czekaj jak to się zamyka. No, to się... Zamyka się prosto, bo zamyka się zamkiem. Ale to takim zamkiem, który jest, jak widzisz, wodoodporny, nie? Aha. Czyli też oczywiście nas słona woda temu nic nie zrobi. Nie, no nie powinna. Mhm. Mamy tutaj kilka przegród, gdzie możemy sobie to pokładać wszystko. Mhm. Zamykamy, a oprócz tego mamy tutaj jeszcze coś, co możemy zapiąć sobie do pasa. No, ty popatrz, fajne. No i sobie tak stoisz, sobie tutaj wybierasz, nie? Tylko jak tam masz, wiesz, tak 3 kg, to zależy, czasami to, portki to mogą zlecieć. Tak, to trzeba iść w takie mniejsze gramatury. No. Bardziej finezyjne łowienie. Tak. Słuchaj, wszyscy zwracają uwagę na ten fajny, ogromny, duży stojak, który ma swoje nóżki. No słuchaj, ja ci powiem tak, ja nie widziałem czegoś takiego gdzieś wcześniej. Takim przeznaczeniem dla surf castingowców, bo to rozumiem, że jest surf, bo jest napis tak, surf. Tak, to jest przeznaczony, typowo dedykowany pokrowiec pod surf casting. Ma dwie przegrody, ma przegrodę też tutaj na jakiś, nie wiem, tam parasol, nie parasol, co tylko tutaj sobie chcemy. Tu mamy mniejszą przegródkę jeszcze z jednej strony i drugą od dołu. No i oczywiście mamy pasek, na który szelki. No, takie szelki. Można po prostu to rzucić jak plecak na plecy i sobie ciśniesz tym. No. Czyli nie potrzebujemy tego jeździdełka naszego. Słuchaj, ile to waży, to chyba... Nie, przyzwoicie, bardzo fajnie. No. Co? On jest pełny wętek. Poważnie? Nie? Przez tego nie odsunąłem. Ty, no tak, bo tak wziąłem, myślę, no nie, no porządnie zbudowany, no bo... Popatrz. No, właśnie, ty, no to on wtedy sam to pewnie niewiele waży. Wszyscy go tu chcieli już kupić, nie? Bo jest pełny. No. Ja no, chłopacek, jak wyczaili, że tam są wędki, to by ci wiesz. No ja już się zabierałem do domu. Już się biorą. Za wartością. Nie no, przyzwoicie, słuchaj. No dobra, no ale to jest, wiesz, za tą jakość i te rozwiązania trzeba zapłacić. Powiedz ile? Około 500 zł. No to przyzwoicie całkowicie. Tak, i te nóżki się same składają, może to jeszcze raz pokażemy. Tak, przynosisz sobie gdzieś tam, sobie to stawiasz, no to stawiasz. Aha. Mhm. I teraz jak sobie zabierasz, no to sobie zabierasz, a tamto już się nie interesuje. Super. Rozłożymy jeszcze raz.
Stoi na plaży, stoi na betonie, gdziekolwiek, nie? Aha. Nie tylko musi być używany do wentek surfy castingowych, bo jakieś federy, nie federy, czy cokolwiek, no kto tam używa, może to... No i wiesz, dobry patent, że ma te nóżki i że to się nam tam gdzieś tam w piasku nie obtacza cały czas. Podstawa też jest plastikowa, taka solidna, twarda, także to się nie pomnie. No, wydaje mi się, że powinno być. Okej. Okay. Bo ja już właśnie jeden pokrowiec oddałem na złom. Aha. Bo już się spód powycierał i później następnie. Elementy gubiłem, ciągnąłem za sobą. No i po spotkaniu nie mogliśmy być na targach w Poznaniu z Tubertini tak dłużej, po prostu nie mogliśmy porozmawiać, więc no, dzisiaj troszeczkę żeśmy nadrobili tą całą sytuację, także macie troszeczkę więcej informacji o tym, co Tubertini ma przygotowane dla nas surfcastingowców, dorszowców w Polsce. No, imprezka nasza powoli się tutaj dobiega końca, już tak jak widzicie tutaj z tyłu Tubertini się już szykuje do odjazdu. Niemniej jednak powiem jeszcze, takie dorzucę, taki mały kamyczek. Słuchajcie, dostaliśmy troszeczkę parę gadżetów od Tubertini, które będą losowane w prezencie od sponsora. Tutaj macie, o pyk, link. Znaczy się na razie go nie ma, bo to będzie prezent od sponsora, będzie losowany w maju. Także jak już jest maj, to ten link po prostu już jest, już go dorzuciłem. Jak nie, poczekajcie, jest dobrze, będzie coraz lepiej. Trzymajcie się, cześć!